Jako doświadczeni już zawodnicy z podziemia, jakbyście ocenili powody, dlaczego tak jest akurat, że teraz znowu hip-hop staje się popularny? Rap przede wszystkim jest muzyką niezależną, a kiedy jest muzyka niezależna, jest bardzo dobra, więc dzisiaj na przykład media by chciały rap mieć z powrotem, ale tak nie nastąpi, gdyż w tym momencie... nie no... W tym momencie po prostu każdy może sam się promować w jakiś sposób w internecie przede wszystkim, więc boom. Boom jest na dobre rzeczy, a rap jest dobry, więc nie ma o czym rozmawiać po prostu. Dobra muzyka broni się sama, ktoś kiedyś tak powiedział, i zostańmy przy tym. Polska jest ewenementem na skalę europejską, jeżeli chodzi o popularność hip-hopu w kraju. Obok Francji, obok Anglii. Jak myślicie, dlaczego akurat Polska? Co jest w tym naszym hip-hopie? Wiesz co, myślę, że szczerość tak naprawdę, wiesz, dużo rzeczy, które gdzieś tam są za granicą naszego kraju, które wychodzą, są takie, powiedzmy, no mało mają treści w sobie. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. A jakby polski hip-hop opiera się głównie na treści, na tym przekazie, który gdzieś tam trafia do tych młodych ludzi, którzy są jeszcze nadal sfrustrowani i szukają jakiegoś odbicia samego siebie w tej muzyce. I myślę, że to mocno wpływa na popularność hip-hopu w naszym kraju. Wydaje mi się, że jakby, wiesz, na tyle w Polsce jest mało innej muzyki dobrej na poziomie, że nie wiem, że tak naprawdę pop jest marny. Jeżeli chodzi o pop brytyjski, on się utrzymuje na jakimś poziomie takim, że wiesz, że to jest pop, ale to nie trąci takim, wiesz, jakimś wiejskim akcentem w negatywnym znaczeniu słowa wiejskim. Jakby nie mam nic do wsi, tylko że jakby forma, w jakiej polski pop czy polska muzyka rockowa często jest promowana i przedstawiana i tak naprawdę również wykonywana, powoduje, że młodzi ludzie, którzy gdzieś tam jednak mają jakąś świadomość tego, co się dzieje wokół nich, dużo bliższe wydaje im się pewnie to, wiesz, co przeżywają i co słyszą w tekstach, niż piosenka Phil o tym, że typ ma dom, no. Fajny dom. Powiedzcie teraz, kto jest waszym zdaniem objawieniem polskiego rapu w zeszłym roku w całej w Polsce? Wiesz co, ja ci powiem, że tak jak patrzę na... jak sobie patrzę, to mi się podoba, jak rapuje Sitek teraz, naprawdę. On moim zdaniem, kurwa, jest po prostu, no jest mega kotem. Fajnie, fajnie zapierdala, podoba mi się to. A generalnie, no wiesz, też mógłbym wymieniać, bo naprawdę jest tego mnóstwo. A tak generalnie... Mamy tego jednego faworyta. No, moim faworytem jest Sitek, który, no, myślę, że rozpierdala system po prostu. Jak dla mnie, Biszorkaj. Pisz, czy pisz obiecałeś? Jako projekt, kawałki naprawdę są coraz lepiej i widać, że chłopaki tworzą lokalnie i to, no, słucham tego, a bardzo mało słucham polskiego rapu i powiem szczerze, jak słucham sobie jakby tam poszczególnych kawałków, o nich bardzo mi się to podoba, więc to jest jakby, jeśli chodzi, miałbym jakiegoś tam faworyta z roku wcześniejszego powiedzieć, nie? A powiedz, co w minionym roku, 2011, najbardziej cię pozytywnie zaskoczyło na polskiej scenie hip-hopowej? To, że debiutanci, którzy parę lat temu weszli na nią, dalej trzymają wysoką formę, że nie, Vena Fionem, Hi-Fi Banda, Tetris. To są ludzie, którzy bardzo fajnie gdzieś tam się wkomponowali w to, co się dzieje. No a przy okazji fajnie, że też mam okazję obserwować, że publiczność hip-hopowa, która dorasta w tej chwili, to jest już publiczność nowej generacji, że ludzie już znają się na tym, czyli słuchają. Nie ma w tym przypadku. Pamiętamy twój pierwszy single z pierwszej płyty, Rozmowa. Oczywiście jest to dosyć artystyczny wyraz, ale powiedz, czy Bóg cały czas do ciebie dzwoni? Macie kontakt? Nie dzwoni już do mnie. Niestety muszę przyznać szczerze, że nie mamy kontaktarzu. Zaginął gdzieś po drugiej płycie, przestał do mnie dzwonić. Może nie zgadza się z treściami zawartymi na płytach. Nie mam pojęcia. Boże, zadzwoń. Może się wkurzył na ten kawałek, ojcu Rydzyku. Myślę, że akurat się ucieszył z tego, ale na pewno są jakieś inne przyczyny, dla których wymyślił sobie, że nie będzie do mnie dzwonił, bez sensu, obraził się po prostu i nie rozumiem tego. Nie, naprawdę ja cierpię i nie wiem, o co chodzi. W ogólnym obiegowej opinii, no, polski hip-hop jest coraz silniejszy. Ty z drugiej strony też nawijasz, że wychodzi dużo młodych gwiazd i czujesz, że czas na beef. Jak twoim zdaniem wygląda obecnie poziom młodej sceny w Polsce?
Czy wiesz, na pewno nie wyciągniesz ode mnie tego, że będę sypał ksywkami, co mi się podoba, co nie. No nie chcę tego. No, także luz. Natomiast generalnie mam zdanie następujące. Wiesz, ja bądź co bądź jestem już oldschoolowym raperem i bardzo się tym jaram i nadal się tym jakoś tam szczycę w pewnym sensie. Mimo tego, że robię w tej chwili zupełnie inne rzeczy, ale wyszedłem od takich, a nie innych korzeni i są to dla mnie ważne sprawy. Nadal, mimo tego, że wiesz, mam trochę inne podejście w ogóle do muzyki i ono się zmienia non stop. A co do tego, że czas na beef, no to po prostu dostrzegam wiele jakichś tam talentów, dostrzegam różne fajne rzeczy w muzyce oldschoolowo-hip-hopowej wykonanej tak, a nie inaczej. Tak jak lubię tak naprawdę, tak jak już sam nie robię prawie w ogóle, bo już za dużo zrobiłem takich rzeczy i być może na jakiś czas chciałem popróbować innych rzeczy. Teraz mi to może wróci, bo mam taki pomysł, ale nie o tym. Generalnie wydaje mi się, że niektórzy robią to bardzo dobrze i to jest fajne, natomiast są też tacy, którzy po prostu... Generalnie drażni mnie coś takiego, że hip-hop musi być oldschoolowy i tylko taki. Dlatego, że po prostu jak słucham niektórych MCs, no to myślę sobie, stary, no ziom, ale ja takie rzeczy to słyszałem i robiłem 10 lat temu i nie wiem, gdzie to jest progres. No, nie uważam, że hip-hop ma być tylko i wyłącznie klimatem lat 90. Bo na przykład w Polsce się stworzy, ja uwielbiam, najbardziej lubię chyba w rapie lata 90. i to jest bardzo fajne i najfajniejsze brzmienie jest, ale to nie znaczy, że wiesz, w Polsce moim zdaniem się po prostu stworzył w dużej mierze takie przekonanie się stworzyło, że to jest rap, a inny to już nie jest rap. To jest prawdziwy rap, a inny to już nie jest prawdziwy rap i koniec. No więc to nie jest w ogóle prawda, bo wiesz, lata 90. w rapie i takie brzmienie, no to jest jakby klasyka, ale jakbyś zapytał Rakima, to wiesz, który jest raperem, który później tworzył również w latach 90., to powiedział, że lata, nie wiem, 70. albo 80. to jest klasyka rapu i to jest zupełnie inne brzmienie. Więc w ogóle jakieś szufladkowanie tego to jest jakaś bzdura. Nie ma czegoś takiego jak, wiesz, prawdziwe brzmienie rapu, bo tylko takie ma być. Są jakieś przekonania, które za tym idą, to prawda, ale to nie ma nic wspólnego moim zdaniem z przenikaniem się gatunków. Tak, czy tam, tak, forma jest 100% otwarta. Bardziej chodzi o jakiś tam rodzaj ideologii w ogóle. Tak, że pewnych rzeczy nie zrobimy mimo wszystko, tak? No ja raczej mam nadzieję, że to mi się nigdy nie zmieni. Raczej nie sądzę, żebym był, wiesz, jurorem w popularnym programie Gwiazdy Tańczą na Lodzie, na przykład, nie? Wątpię. No okej, ale gdyby ktoś tobie zaproponował za to $1 000 000 i to jest opcja po prostu na zarobek, prasa i wcale się nie sprzedajesz, nie wiem. Wiesz, prasa w telewizji. Wiadomo, $1 000 000 na polskie warunki to jest taka kasa, że myślę, że wiesz, że każdy by się zastanowił. Nawet taki człowiek, który już ma 7 samochodów, no to chętnie by przytulił sobie $1 000 000. To są rzeczy abstrakcyjne, no. Nie wiem, no myślę, że nikt by mi po pierwsze nie zaproponował za to $1 000 000, więc nie zrobiłbym tego na razie myślę o tym tak, że nie zrobiłbym tego za kwoty nawet wyjątkowo duże, jak na polskie warunki. Zrobił pewnie bym dużo innych rzeczy, bo mam inne poglądy na to, nie mam już takich poglądów, że ogólnie nie można wejść w nic, niczego zareklamować i w ogóle, wiesz, nie stać się w żaden sposób komercyjnym, bo uważam, że są pewne granice, jeżeli one tobie odpowiadają, a mnie pewnie odpowiadają i korzystam z nich w jakiś tam sposób, czasu do czasu, to jest dla mnie okej. Bo dla mnie jakby definicja tego, czy artysta się sprzedaje, nie leży w tym, czy w ogóle wystąpił w reklamie jakiejś tam, tylko czy to w ogóle jest fajne, ma ręce i nogi, czy to jest sztampowe, słabe, gówniane i do niczego się nie nadaje i śmierdzi aż tym, że po prostu ktoś po prostu wziął kasę, ale nienawidził tego, co robił, nie? Wielu fanów się pyta o Duże Rzeczy 2. Czy to jest temat w ogóle? Na tą chwilę nie ma tematu. No znaczy, wiesz co, no Venom przede wszystkim jest moim ziomkiem czy przyjacielem, a potem jest raperem. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo mi się podoba to, co robi i po ostatnim singlu jest dla mnie raperem idealnym. I tak naprawdę
będę zaszczycony, jeśli coś będziemy nagrywać. A będziemy nagrywać na pewno właśnie z racji tego, że jesteśmy przyjaciółmi czy kolegami. Ale nie mam jakiejś spinki na to, żeby robić jakiś projekt, mieć wyznaczone daty i terminy, a no niestety te daty i terminy wiążą się nieuchronnie z jakimś kontraktem czy spinaniem się. Powiedzcie, czy waszym zdaniem już na tej przestrzeni czasu dzisiejsza trójmiejska scena jest silna jak nigdy? Na pewno jest silniejsza, ale moim zdaniem może być jeszcze silniejsza. Jest dużo ludzi, zajawkowiczów, którzy to robią, wiesz. I ja jakby zawsze się cieszę, jak coś z Trójmiasta wychodzi i jakiś hałas, wiesz, teraz masz Hucza na przykład, jest Colin, są czy chłopaki w ogóle ze Studio Studni. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Cześć. Dzieje się tego tyle, że mógłbym to wymieniać cały wieczór, więc wiesz, no my się zawsze cieszymy, jak... Dzieje się na pewno więcej, ale czy lepiej? No, no tak, więc dużo ludzi robi. No wiesz, ilość przechodzi w jakość? Więc to myślę, że tak, bo więcej osób po prostu to robi, tak? Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie... Ja bym to porównał do pierwszej sztuki, która pojawiła się w prehistorii. Czyli jak ludzie wtedy chcieli zrobić sobie oszczepy, zrobili trzy oszczepy, dwa z nich odrzucili, wybrali najlepszy, najostrzejszy, więc jeżeli czym więcej jest tych oszczepów, tym lepiej, tak bym to nazwał. Zasób słów chyba polskich jest wyczerpany, nie jest nieskończony, prawda? Dzisiaj ciężko nie kopiować rymów. Jak można w ogóle, jak ty sądzisz, czy zasób rymów w polskim języku jest wyczerpany, czy może cały czas można wynajdywać nowe konwencje? To ma dwie strony. Po pierwsze, z całą pewnością można nowe patenty wymyślać, czego dowodem są młodzi zdolni, w cudzysłowie. Ci, którzy teraz wypłynęli, ci raperzy, którzy teraz debiutują, oni to na przykład potrafią świetne rzeczy. No, akurat VNM nie zadebiutował teraz, tak, ale on pokazał, że można zupełnie inaczej robić pewne rzeczy z tym samym językiem. A po drugie, język polski absolutnie nie jest zamknięty, nie jest wyczerpany. Codziennie powstaje 7 słów. W busie, gdy jechaliśmy tutaj do Gdańska, powstało ich 15. Fakt, że mam słabą pamięć i żadnego z nich nie pamiętam. Ale mam dwa długopisy. Dwa. Jednym będę zapisywał, drugim podkreślał. I jutro mogę ci przynieść 15 nowych słów, które powstały na gruncie języka. Tak, dokładnie. Na przykład właśnie. Takie małe pytanie dla fanów literatury. Czytasz książki? Jeżeli masz czas na to w ogóle? Jeżeli tak, czy coś ostatnio? Mam czas, ale rzadko czytam. Tak, przeczytałem ostatnio, akurat mi się zdarzyło, przeczytałem relację z zabicia Osamy Bin Ladena, napisaną przez gościa, który był tam kiedyś w SEAL Team 6, chyba tak się nazywa, z tego co pamiętam, ta jednostka. To jest taka rzecz, którą ostatnio przeczytałem. I ABC uprawy marihuany jeszcze przeczytałem. To jest ostatnio znana książka. Tak. Uprawiasz coś? Dobra, nie było tego pytania. Kiedy Diox poznał Hadesa? Pamiętacie? Pamiętamy jeszcze chyba, co? Poznaliśmy się w zasadzie jakieś 12 lat temu. Na obozie integracyjnym. Nasza szkoła, do której chodziliśmy razem, zorganizowała taki obóz integracyjny przed rozpoczęciem nauczania. No i tam 2000. I tam się poznaliśmy z Patrykiem. Tak właśnie było. Udało się organizatorom z naszej szkoły nas zintegrować i tak do dzisiaj to trwa. Ciekawa historia też, że poznaliśmy się tak naprawdę podczas dość ważnej hip-hopowej sytuacji dla nas, bo staliśmy w zupełnie dwóch innych miejscach, jakiegoś tam stołówki, czy Bóg wie czego, gdzie tam był jakiś stół do ping-ponga, wszyscy grali ping-ponga i leciał jakiś rapowy kawałek i w momencie, w którym obaj rapowaliśmy tekst, wiesz, spojrzeliśmy się na siebie i wiesz, jakby znaleźliśmy ten wspólny mianownik od samego początku. Tak, to była chyba płyta 3H. I gdzieś tam, wiesz, od słowa do słowa. No tak naprawdę to pierwszego dnia, kiedy się znaliśmy, gdzieś tam hip-hop pojawił się w naszych rozmowach. I można powiedzieć, że zanim zaczęliśmy rozmawiać, już rapowaliśmy razem. Dokładnie tak. Pamiętam, że pierwszą moją płytą, którą miałem legalną na półce, to była właśnie Gramatyk Światło Miasta. Płyta ta sprzedała się bodajże w 30 tysiącach egzemplarzy. Powiedz, czy dzisiaj takie wyniki są możliwe, a jeżeli nie, to dlaczego? Nie wiem, ilu się sprzeda, szczerze mówiąc, dlatego, że wydawca, który wydał tą płytę, był oszustem i nigdy nie powiedział nam prawdy, więc ilu się sprzedała tak naprawdę. No nie, 30 tysięcy to nie była żadna liczba w tamtych czasach, nie wiem. Pierwsza płyta 1.8L sprzeda się chyba w 170 tysiącach. Że dzisiaj już takie liczby są mało realne. Są, bo dlatego, że ludzie nie kupują muzyki na płytach. Nie ma szans na to. Chciałem tylko przypomnieć, że w 80 była
2003 roku Manap sprzedał, nie wiem jak się ta płyta nazywa, niemniej poszło jej 1 000 000 egzemplarzy. Leroy sprzedał pierwszego albumu bodajże 600 tysięcy. Można, no ale to jest kwestia, nie przekonasz ludzi do tego. Ludzie słuchają muzyki w MP3, jak jest z kompaktem. Także dzisiaj, żeby wyżyć w zawodzie muzyka, to chyba trzeba bardziej liczyć na koncerty, tak? No nie wiem na co. No, Marina Łuczenko koncertów nie gra, więc nie wiem. Musiałby się ją zapytać, na co można liczyć w jej przypadku w zawodzie muzyka. W moim przypadku mam wystarczające pieniądze z płyt. Znaczy, przede wszystkim, wiesz, też nie jest tak, że nie ma obowiązku tego, żeby zarabiać na tym, co się robi. No, można być tramwajarzem i robić rap, tak? Można być adwokatem i robić rap, można robić cokolwiek i robić rap, a można postawić wszystko na jedną kartę i żyć tylko z muzyki. To jest, wiesz, czy generalnie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. No, wyżyć można z wszystkiego, z każdej pasji, jaką się w życiu ma, ja sobie radzę. Czy czujesz tą odpowiedzialność, kiedy piszesz teksty? Sporo osób cię słucha i identyfikuje się z twoimi tekstami. Jak to jest, kiedy piszesz tekst? Czy myślisz o tym? Szczerze powiedziawszy, staram się o takich rzeczach w ogóle nie myśleć. Bo, no wiesz, no ja nie jestem niczym rodzicem. Znaczy jestem, ale nie moich słuchaczy. Wiesz, to nie ja za to odpowiadam. Uważam, że to jest, jeżeli coś tam poruszam, jakiś temat, który jest, nie wiem, niecenzuralny, czy nie powinien dotrzeć do uszu zbyt młodych ludzi, no to odpowiedzialność za to leży bardziej po stronie wychowawców tych ludzi, a nie po mojej. Co cię w dzisiejszym hip-hopie irytuje i co ci nie podoba? Wiesz co, to ja miałem taką fazę na drugiej płycie naszej mniej więcej, że się temu przyglądałem i przyglądałem się bacznie sobie i temu, co mi się nie podoba. Może trochę się zestarzałem i z większym dystansem podchodzę do innych i chyba niestety do siebie też. I nie wchodzę w te rzeczy, które mi się nie podobają. W tym sensie, że słucham w ogóle dosyć mało tak naprawdę polskiego hip-hopu. Omijam cały szereg rzeczy, które nie wiem nawet jak się nazywają. I słucham tych rzeczy, które mi się podobają, nie wiem, no na przykład Boriksona ostatniego singla, Papierosy. Tym się jaram i tego słucham i to jest świetne. Stary wyjadacz. Powiedzcie, Focus nagrał kawałek z Dorotą Rawczewską, z Dodą. Jak wy mocno, jak daleko jesteście elastyczni? Ja nie mogę się wypowiadać, bo ja nawet tego utworu nie słyszałem, więc nic nie wiem na ten temat. Ja myślę, że jesteśmy elastyczni do tego stopnia, w którym to, co mielibyśmy zrobić, nie wykracza poza jakieś nasze kanony postrzegania muzyki, postrzegania, nie wiem, treści, którą mamy przedstawiać. I tak naprawdę jakby wszyscy ci, którzy mieli okazję sprawdzić nasze płyty, raczej wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać i nie podejrzewamy, aby miało się to jakoś zmienić na przełomie najbliższych dziesięcioleci. Więc wszystkich tych, którzy wierzą w to, że pozostaniemy tymi ludźmi, którymi jesteśmy, chcielibyśmy zapewnić, że zrobimy wszystko, dołożymy wszelkich starań, żeby nic tego nie zmieniło. Co waszym zdaniem może nas zaskoczyć w tym roku? Coś, o czym jeszcze my nie wiemy, a na przykład wy już wiecie, że będzie dobre? Co może zaskoczyć? Maui Waui. Już niedługo. Wszyscy się dowiedzą, co to Maui Waui. Już niedługo. Myślę, że w czerwcu się wszyscy dowiedzą i pozostawmy to tak. Nie no, nie wiem, nie chciałbym się wypowiadać, co zaskoczy. Wiem, co zaskoczy. Niewidzialna nerka. Tak, to jest odpowiedź klucz. Niewidzialna nerka, jest to projekt. Nie wiem, czy słyszeliście, więc wam powiem. Niewidzialna nerka jest to projekt, który wymyślili sobie moi przyjaciele. Janek i Rafał, nie wiem dokładnie, czy tylko oni, ale między innymi oni, który skupia się na resamplowaniu największych rapowych polskich klasyków. Czyli na przykład masz sobie kawałek Nie jestem kurwa biznesmenem, bierzesz sobie sample z tego kawałka i na nowo robisz kawałek z tego sampla. Możesz użyć wokali z tego kawałka, możesz nie używać. Wszystko jakby jest na nowo zrobione przez jakoś tam fajnych producentów w tych czasach. I płyta na całość jest ponad 30 kawałków, które się mieszczą na dwóch płytach. Wszystko jest zmiksowane w mixtape przez DJ-a Pandę i to wyjdzie jakoś w czerwcu. I to jest zajebisty, historyczny projekt, jakiego chyba jeszcze nigdy nie było według mnie w tym kraju, który łączy wszystkich. Łączy wszystkich od początku jakby hip-hopu do dzisiaj. Wszystko jest reinterpretowane.
bardzo fajna rzecz. W czerwcu będzie impreza inauguracyjna tego wydawnictwa, które będzie wydane w S1 Warsaw. Też nowa rzecz na polskim rynku, warta śledzenia. Jakbyś mógł uchylić rąbka zakulisowych informacji, co może nas zaskoczyć w 2012 roku? Coś, o czym jeszcze myśmy nie słyszeli na przykład. A to nie, to chciałem powiedzieć, że koniec świata myślę, że może nas zaskoczyć. A są wszyscy przygotowani już. No ja nie. Ja bym wolał, żeby się nie wydarzył. Z mojej strony nie wiem, co może zaskoczyć. No, myślę, że mimo wszystko w końcu wyjdzie ta moja płyta i ona będzie jakimś tam zaskoczeniem, bo będzie różna, inna i zupełnie inna niż każda moja poprzednia. I nie będzie jakichś wielkich zaskoczeń, wydaje mi się. Ci, którzy oglądali, wiesz, te wszystkie jakieś filmiki making-offy, no to wiedzą mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Jedynym zaskoczeniem ewentualnie może być jeden gość na mojej płycie, o którym ja do tej pory w ogóle nie wspominałem. Mówiłem o różnych gościach z Anglii, z którymi w rezultacie nie ze wszystkimi wszystko tam wyszło. Będzie gość z Polski, z czołówki rapowej. Znany powszechnie. Tak, bardzo. W moim mniemaniu jeden z lepszych. Generalnie człowiek, który posiada chyba w tej chwili najlepszy flow w kraju. Nie? Możesz zdradzić, kto to? Ten typ mes. No. No, płyta roku ostatnio. Dobra płyta, bardzo. No. Czułem, powiedz, jaki był najprzyjemniejszy moment dzisiejszego dnia? Trafiłeś do optymisty akurat. Nie no, najprzyjemniejsze to był początek koncertu oczywiście i właściwie czekałem na niego trochę, wypocząłem świetnie, po prostu mieliśmy dosyć wcześnie próbę i w związku z tym mogłem się porządnie wyspać i przygotować do koncertu, także z początkiem koncertu było już właściwie ten moment cały czas trwa, więc za chwilę kończymy, pakujemy się i odpoczywamy w hotelu. Pamiętacie, gdzie zagraliście najlepszy koncert, ale za granicą? Chyba na kempie tak naprawdę. Graliśmy razem na kempie o godzinie 13. Było tak naprawdę puste pole przed sceną. Jeszcze śmieszna historia, bo chwilę wcześniej supportował nas Large Professor. Rapował sobie jakieś zwrotki, jak tam Czarny z Kepsem się podpinali. No ale koniec końców, kiedy zaczęliśmy grać pierwszy numer, wiesz, zeszło się mnóstwo ludzi. I można powiedzieć, że to całe pole się wypełniło Polakami, polskimi flagami, flagami Hi-Fi bandy. Wszyscy skandowali Hi-Fi, no i była zajawa, wiesz, wszyscy przyszli na nasz koncert tak naprawdę. I to chyba można zaliczyć do tych najlepszych koncertów, które zagraliśmy za granicą. Hi-Fi banda, hip-hop camp. Proszę cię, powiedz ostatnio dosyć temat na topie, bardzo kontrowersyjny. Co sądzisz o naszym hymnie na najbliższe Euro? Jakie jest twoje zdanie? Ta piosenka jest, według mnie to jest tandetne, no, ale to jest tylko wyłącznie moje zdanie. Wcale nie jest tak, że coś, co ma być hymnem, nie wiem, reprezentacji, czy nie wiem, polskiego Euro, jakkolwiek to nazwać. Musi być, nie wiem, wysokich lotów, czy nie wiem, czy Łaka Łaka Shakiry też jest jakimś kawałkiem wysokich lotów. Może po prostu to tak ma być. Może to właśnie ma być tak, że tej większości społeczeństwa, która właśnie takiej muzyki oczekuje, taką muzykę lubi i słucha, takie coś się będzie podobało. To jest w takim razie zwierciadło, które pozwala nam stwierdzić, co w tym zwierciadle widzimy. Tak? Zbliża się Euro, wiadomo, musi być koniunktura na Euro. Jak oceniacie szanse Polski, jak myślicie, kto wygra? Ja powiem tak, kogo Euro spoko. No i na pewno będzie spoko. Myślę, że nasi dadzą popalić całe reszcie i zgarniemy trofeum, będziemy, wiesz, potem dziwki, szampan i kokaina. Wszyscy z kadry wylecą. Ja myślę, że tak, jak już wypiję herbatę z jarzębiny, to no, liczę naszym orłom, życzę naszym orłom, żeby choćby wyszli z grupy, a wygra Hiszpania. A ty, Wojak, wierzysz w naszych? Nie ogarniam w ogóle z rymeczy, nie wiem, o co chodzi, nie znam się na żużlu. Tak byśmy się mieli zabawić w proroku, w przewidywanie na zbliżającego się Euro, co sądzicie o szansach polskiej reprezentacji na wyjście z grupy? Ja myślę, że wyjdziemy z grupy i zdobędziemy mistrza Europy. Ja myślę, że nawet jeśli nie wyjdziemy z grupy, to zdobędziemy mistrza Europy. Na wszystkim. Dziś nadchodzi Euro, jak oceniacie szanse Polaków?
Szanse są, na pewno. Szansa w szympansa, jak to się mówi. Ale podejrzewam, że wyjdą z grupy, bo drużyny, które są Grecja, tak, Rosja i Czechy, są do przeskoczenia. Oby tak było. Polacy wyjdą z grupy i wygrają Euro. Hura, optymizm. Ja czekam na ogłoszenie Franciszka Smudy, że powoła Adamiaka zamiast Lewandowskiego, który dostanie kontuzji, powoła Błaszczykowskiego, ale nie tego, którego trzeba, bo Błaszczykowski dostanie kontuzji i Zapiszka też powoła kogoś, kogo sobie wymyśli, bo nie pije. Także Franciszku Smudo, życzymy ci wszystkiego najlepszego, jesteś skończonym idiotą, dziękuję. Słuchajcie, muszę jednak coś opowiedzieć. Ja właściwie spadłem ze sceny wirtualnej, której okazało się, że nie ma. Boli mnie kolano, w związku z czym musiałem się znieczulić. Napiłem się odrobinkę whisky ze strażakiem i nie wiem właściwie przez skąd to całe zamieszanie. Ten moment.